Dzień dobry, nazywam się Magda Szkup-Małecka, jestem psychoterapeutą. Chciałabym poruszyć temat poronienia. Jest to bardzo trudny i przykry temat, nadal niestety temat tabu. Osoby przeżywające stratę bardzo cierpią, ale jak podzielą się z tym z najbliższymi, okazuje się, że wiele osób też to przeżyło. Więc szkoda, że o tym nie mówimy, że kojarzy się to z porażką, ze wstydem, z czymś, co musimy zachować dla siebie. Jeszcze większa trudność jest w sytuacji, kiedy dotyczy to kolejnej ciąży. Często osoby po przeżytym nieszczęściu boją się już teraz dzielić wiadomością o ciąży. I jeśli znowu skończy się poronieniem, zostają z tym sami. Nie mogą pokazać swojego bólu, swojego cierpienia, swojego smutku. Nikt wokół nie wie, o co chodzi. Idealnie byłoby móc przeżywać z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi zarówno i radość, a potem też obawę i czasem cierpienie i rozpacz. Jeśli to nie jest z jakichś przyczyn możliwe, warto poszukać pomocy, może w poradnikach, może w jakichś grupach wsparcia, albo właśnie na sesji z terapeutą, którą bardzo polecam, bo jest to miejsce, gdzie można pokazać swój ból, przeżyć swoją stratę, nauczyć się żyć ze strachem i pozbyć się, na ile się da, obaw przed kolejną ciążą. Przeżycie żałoby, bo tak to należy nazwać, jest bardzo ważne i pozwoli spokojniej i z większym optymizmem podejść do dalszych planów życiowych.